ze mną Kuba Sołtys z Departamentu Rozwoju Aplikacji. Powiedz mi, Kuba, do czego w Banku Millennium wykorzystuje się algorytmy sztucznej inteligencji? No i tutaj zakres zastosowań algorytmów machine learningowych w banku jest bardzo szeroki, od takich zastosowań kampanijnych poprzez rozwiązania związane z chatbotami, gdzie klient może rozmawiać z inteligentnym bądź trochę mniej chatbotem, poprzez rozwiązania antyfraudowe. Jak wygląda tworzenie takich rozwiązań machine learningowych w Banku Millennium? No tutaj możemy wyróżnić kilka etapów, które tutaj się pojawiają. Pierwszym etapem jest jakby przygotowanie danych, kolejnym etapem jest trenowanie modelu, no i finalnie jakiś taki proces deploymentu, gdzie ten model deployujemy na produkcję. No i zaczynając od tego procesu przygotowania danych, tak naprawdę moim zdaniem to jest tak jakby najważniejszy etap, ponieważ musimy przygotować dane dobrej jakości. No, im więcej, tym lepiej? Im lepszej jakości, tym lepiej, bo modele machine learningowe uczą się na danych, znajdując korelacje i jakieś prawidłowości w tych danych. Więc jeżeli damy modelowi do uczenia dane złej jakości, no to ten model się w zły sposób nauczy, więc będziemy mieli słabej jakości model. Więc przygotowanie danych jest najważniejszą tutaj rzeczą. Kolejnym etapem jest trenowanie modelu, gdzie wybieramy algorytm machine learningowy, no i również wybieramy parametry wejściowe. No ten proces możemy w pewien sposób zautomatyzować, używając algorytmów AutoML, które tak naprawdę po pierwsze w automatyczny sposób znajdą odpowiedni, najlepszy algorytm, jak również potem w kolejnym etapie znajdą najlepsze dane wejściowe tego algorytmu, tak aby ten algorytm działał jak najlepiej. Brzmi to skomplikowanie, ja bym się chciał dowiedzieć, jak liczny jest zespół, który pracuje nad wdrożeniem takich rozwiązań. No tutaj w Banku Millennium mamy kilka zespołów, które zajmują się tymi wdrożeniami, używają sztucznej inteligencji. Jest to między innymi zespół sztucznej inteligencji, zespół bezpieczeństwa, zespół robotyzacji, jak i zespół ryzyka. No i tutaj, żeby tym zespołom ułatwić pracę, żeby mogli w szybki sposób i łatwy budować takie rozwiązania, w pewnym momencie postanowiliśmy zbudować taką platformę, analityczną platformę AI, czasem ją nazywamy. Postanowiliśmy użyć komponentów open source'owych do zbudowania tej platformy. No i obecnie tak naprawdę dzięki tej platformie, po pierwsze, zespoły mogą w efektywny sposób budować te rozwiązania, ale mogą również dzielić się wiedzą, mogą wymieniać się kodem, jak i prowadzić jakieś takie wewnętrzne szkolenia. Więc jakby na bieżąco staramy się tym zespołom dostarczać coraz to lepsze i nowsze komponenty. Poczekaj, bo biegniesz, ale powiedziałeś open source, a mnie się bank kojarzy z bardzo wysoko wyspecjalizowanymi zabezpieczeniami. Jakie argumenty przeważyły za tym, żeby użyć open source tutaj? No moim zdaniem obecnie takim głównym motorem napędzającym rozwój oprogramowania jest właśnie open source, gdzie programiści, zespoły programistów mają dostęp do kodu, mogą zajrzeć do środka, zrozumieć kod pod spodem, jak to wszystko działa, no i osobiście mogą kontrybuować ten kod, mogą poprawiać błędy, mogą dokładać nowe feature'y, nowe funkcjonalności, więc jakby moim zdaniem jest to znaczna przewaga, ogromna przewaga nad rozwiązaniami typu black box, gdzie dostajemy czarną skrzynkę, nie możemy tam zajrzeć do środka. Co więcej, jeżeli już ktoś decyduje się upublicznić swój kod, no to moim zdaniem jakość tego kodu musi być dużo lepsza, żeby po prostu ktoś się nie wstydził za ten kod, więc jakby to jest kolejny argument za open source'em. Dodatkowo naszą platformę, tak już wspomniałem, zbudowaliśmy w oparciu o komponenty open source i użyliśmy tutaj między innymi jako kora całej platformy platformę Kubeflow, do zarządzania cyklem życia modeli używamy platformy MLflow, no i również nasz feature store, czyli tak jakby taki magazyn cech klientów, budujemy używając biblioteki FIST, którą sam kontrybuuję. Z jakiego osiągnięcia machine learning w Banku Millennium jesteś szczególnie dumny? No tutaj może cię zaskoczę, ja nie wspomnę o żadnym projekcie biznesowym, natomiast chciałbym powiedzieć, że takim głównym kamieniem milowym jest właśnie zbudowanie tej platformy analitycznej. Moim zdaniem jakby to jest taki etap, który otwiera kolejne możliwości. Możemy teraz rozszerzać zastosowania machine learningu o kolejne obszary w banku, o kolejne zespoły. No i dzięki platformie możemy w szybki sposób przejść od pomysłu biznesowego poprzez jakiegoś tam poca, jakiś prototyp szybki zbudowany na platformie, poprzez wytrenowanie dobrej jakości modelu, no i szybkie wdrożenie produkcyjne. Więc jakby to jest taki etap, który nam otwiera wiele, wiele dodatkowych możliwości. A wierzysz w to, że bot będzie w stanie, jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie trudne pytania klientów? No oczywiście to zależy od tego, jak go wytrenujemy. Bot jest w stanie odpowiedzieć na pytania, na które go nauczyliśmy odpowiedzi. Natomiast w
cyklu życia takiego chatbota dodajemy kolejne odpowiedzi, kolejne frazy, które bot jest w stanie rozpoznać i dzięki temu te nasze chatboty stają się coraz lepsze. Gdy słucham twoich odpowiedzi, to mam taką wizję od razu z filmów science fiction, że w przyszłości wszystkie kontakty z klientem zostaną w pełni zautomatyzowane. Zgadzasz się z tym? Dokładnie. Moim zdaniem chatboty stają się coraz powszechniejsze i coraz więcej firm używa chatbotów do komunikacji z klientem, więc taka jest przyszłość, to będzie coraz powszechniejsze i moim zdaniem w przyszłości będziemy głównie rozmawiać z chatbotami. A to jest perspektywa ilu lat? To my jeszcze, czy już nasze dzieci? Myślę, że już my. Myślę, że to już jest bardzo bliska perspektywa, zwłaszcza ostatni okres bardzo przyspieszył rozwój tej digitalizacji, tych kanałów cyfrowych, więc wydaje mi się, że to jest kwestia kilku lat.